Kilka dni temu opublikowałem film, na którym jestem nieprawidłowo wyprzedzany przez kierowcę autobusu numer 145, który nie tylko nie zachowuje wymaganego metra odstępu, ale także nie używa kierunkowskazów oraz próbuje na siłę mnie wyprzedzić, nie mając na to zupełnie miejsca. W ciągu kilku dni film obejrzało prawie 90 tysięcy ludzi, pojawiło się pod nim też kilkaset komentarzy. Przede wszystkim zarzucano mi, że nie jadę drogą dla rowerów dobiegającą z wiaduktu w trasy S8 do ulicy Wysockiego oraz że wymusiłem pierwszeństwo na kierowcę autobusu. Oczywiście oprócz osób spod znaku nie znam się, to się wypowiem. Pojawiły się również hamowate, prostackie indywidua, których komentarze nader często stanowią po prostu przestępstwo. Pojawiły się także tego typu komentarze. Ja powiem jedno, jeśli jesteś i uważasz się za kierowcę uczestnika ruchu, to chyba wiesz, że prawa strona nie można wyprzedzać. Oczywiście od 2011 roku można wyprzedzać, kierując rowerem, wolno jadące samochody korku z prawej strony. Wolno je mijać, wolno je wyprzedzać. Teraz zaproszę Was na taką analizę, powiedzmy, tej sytuacji, rozszerzoną o kilka ujęć uprzedzających to zdarzenie oraz pokazujących, jak w ogóle wygląda tam cała infrastruktura rowerowa, która no, pozostawia całkiem wiele do życzenia. Szybko się przebijam. No, jeszcze sobie postoję na czerwonym, żeby wjechać tutaj na dłużkę dla roweru. Pewnie zaraz zginiecie. Oczywiście. Co mu to dało? Jeden metr, panie kierowco. Ten palec to pan sobie może wsadzić w nos. Nie dość, że mało mnie nie zmiażdży, to jeszcze ma pretensje. To jest koniec drogi dla roweru. To jest nakaz w prawo. Jeżeli chcę jechać tam, o tam, nie na wiadukt, bo tam nie mogę, tam jest zakaz, tylko tam. No to nie mogę, muszę się wrócić do skrzyżowania. I tutaj wcześniej nawet nie ma żadnego wjazdu na jezdnię, jeśli ktoś jedzie na brudno, bo po prostu tutaj nie jedzie na brudno, a jeżeli chce, to nie chce kupić samochód. Mogę się włączyć przez ten przejazd. Natomiast tutaj muszę czekać na zielone, bo raczej nawet jakbym go tylko liznął, to będzie to wjazd na przejazd. A sygnał czerwony zabrania wjazdu na przejazd. Nie mówi o przejeżdżaniu, tylko w ogóle o wjechaniu, czyli nawet na kawałeczek jakbym dotknął, to nielegalnie. Your identity, closer! Greater, help me! Your identity, closer!
kartę dla roweru. Pewnie zaraz zginiecie. Oczywiście. Co mu to dało? Jeden mecz, panie kierowco. Ja pobiję go, ja go pobiję. Ten palec to pan sobie może wsadzić w nos. Nie dość, że mało mnie nie zmiażdży, to jeszcze ma pretensje. Ponieważ pod opublikowanym filmem pojawiło się wiele komentarzy mówiących mi, że gdzieś tam pod trasą S8 biegnie jakaś droga dla rowerów, z której byłem zobowiązany skorzystać, jadąc w kierunku ulicy Wysockiego, pojechałem na to miejsce jakieś 3 dni później, żeby sprawdzić, jak to naprawdę tam wygląda. Spójrzcie i ocencie sami, czy faktycznie jest tam infrastruktura rowerowa, z której rowerzyści są zobowiązani przepisami korzystać. Jechałem tam spod tamtego tunelu. Tutaj. Jak ja miałem się tu znaleźć? Stamtąd. W jaki sposób? Pojedźmy sobie dalej. Tutaj też nie ma żadnego wjazdu, nic. Już twierdzi, że ta droga dla rowerów gdzieś tam pod trasą S8 połączy się z ulicą Marywilską. No to sobie patrzcie. Jadę tą drogą dla rowerów. Tu mogę w prawo. Tu przejadę pod spodem i pojadę na górę i pojadę sobie z kierunku centrum handlowego Marki. Tutaj, tu nie ma żadnej drogi dla rowerów tam, która by prowadziła gdzieś tu. Jest jakiś piach, jakieś błoto. Ja nie wiem, dokąd to prowadzi, nie wiem, co tam jest z tamtej strony. Ta droga dla rowerów jedynie prowadzi na wiadukt. No dobrze, ale niby co takiego złego zrobił ten kierowca? Po pierwsze, nie sygnalizował manewru zmiany pasa z środkowego na prawo i zajechał mi drogę, czym mnie troszeczkę zaskoczył. Po drugie, nie upewnił się, czy ma odpowiednią widoczność i wystarczająco dużo miejsca, żeby wyprzedzić inny pojazd. Po trzecie, nie zachował bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego rowerzysty, czyli 1 metra. Można powiedzieć, że kierowca popełnił 3 wykroczenia. Prawdopodobnie również naraził mnie na utratę zdrowia albo życia, ewentualnie zagroził bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Taki zbiór 3 wykroczeń powinien być odpowiednio rozliczony przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Policji właściwej dla miejsca wystąpienia tego zdarzenia, tego wykroczenia. Pamiętajcie, warto się uczyć, bierzcie przykład z ludzi, którzy się uczą całe życie, którzy nie osiadają na laurach, natomiast cały czas swoją wiedzę uaktualniają. Ja Państwu powiem, że ja pracuję cały czas. Prawda. Ja się cały czas czegoś uczę. Bez przerwy. Ja się uczę w mieszkaniu, ja się uczę w samochodzie, kiedy jadę, ja się uczę w samolocie, kiedy lecę. Ja się cały czas czegoś uczę. Jak się nie uczę tego, co mam powiedzieć, to się uczę tego, co będę chciał kiedyś powiedzieć. I wydaje mi się, że warto w związku z tym, więc czytam jakąś książkę. Jeżeli nie, to siedzę i uczę się języka. Nowe słówka. Cały czas się czegoś uczę.